Po raz kolejny mam okazję gościć fantastycznego człowieka w szafie z komiksami. Dalej jesteśmy po dniu Batmana i jest z nami Uncle Mruwa. Co mógłbym omówić z Uncle Mruwą, jak nie Batmana? Wzięliśmy się za pozycję, którą zasugerował Mruwa, ale ta pozycja pojawiała się też w waszych sugestiach wielokrotnie. Ja nie czułem się wystarczająco pewny w temacie Batmana, żeby się tego podejmować sam. Dlatego korzystając z obecności eksperta, weźmiemy się w końcu za Nightfall, tak, który jest cegłą. I nowe wydanie jest nawet większą cegłą. Co, różnica polega na tym, że jego wydanie jest niekompletne, a w moim jest wszystko. Tak czy siak, jest to klasyczna historia. Jest to pierwsza część trylogii Nightfall, która się składa z Nightfall, Night Quest i Night's End. I zajmujemy się wyłącznie pierwszą częścią, która opowiada o tym, że w Gotham pojawia się tajemniczy nowy przeciwnik. I powiedz mi, Joachim, ty właściwie nie czytałeś dużo Batmana takiego klasycznego. Zacząłeś czytać dopiero od New 52? Zacząłem czytać generalnie od New 52, a potem cofałem się tak skokami, czytając na wyrywki takie bardziej znane historie. Generalnie historia związana z Nightfall jest taka, że DC miało w latach 90. taką rutynę zabijania swoich najbardziej znanych superbohaterów, zabijania albo paraliżowania ich w jakiś sposób i zamieniania ich na młodsze, bardziej nowoczesne, bardziej takie fajne postacie, które będą bardziej pasować do ówczesnych czasów. I właśnie wersja tej rutyny w przypadku Batmana to Nightfall. Z tym, że pierwsza część tak naprawdę po prostu pokazuje pożegnanie się z Bruce'em Wayne'em jako Batmanem. W Night Quest jest nowy Batman. Także będą tutaj spoilery. Nie będziemy się z tym kryć, dlatego że na samej okładce jest spoiler i jeśli widzieliście nowy film z Nolana, ostatni film Nolana, no to także wiecie, o co chodzi. Night Quest opowiada o właśnie przygodach drugiego Batmana, Jean-Paul Valley, ale o tym może na innym razem. Plan Bane'a polega generalnie na tym, żeby wypuścić wszystkich więźniów z Gotham, z Arkham Asylum i wszystkich pacjentów i zmęczyć po prostu Batmana. Batman musi kolejno pokonywać wszystkich pomniejszych z wszystkich list, z A-listy, takich jak Joker czy Scarecrow, ale także takich mało znanych, jak chociażby Firefly, którego jest przeciwnikiem, który jedynym właściwie jego cechą charakterystyczną jest to, że ma miotacz ognia. I powoli się męczy. I kiedy jest już po prostu z kraju wycieńczenia, pojawia się Bane. I to jest jedyny sposób, w którym możesz pokonać Batmana, zmęczyć go. I ja jestem ciekaw, dla mnie to jest bardzo nostalgiczna była podróż, przeczytanie ponownie Nightfall, dlatego że to był dla mnie komiks, który mnie wciągnął w komiksy. Aczkolwiek zgadzam się, mogę pomyśleć o wielu wadach tej historii i ja chciałbym poznać jakby twoje bardziej świeże podejście, bo to jest pierwszy raz, kiedy czytałeś Nightfall. Tak. Nightfall. I co ci się podobało, jak gdyby, co było dla ciebie najbardziej ciekawe w Nightfall? Wiesz co, podobało mi się to, że już zabierając się za czytanie tej historii, ponieważ no, czytamy to kilkanaście czy kilkadziesiąt lat po wydaniu tego w zeszytach. Wiemy już, jak ta historia się skończy. Wiemy, że Bane w końcu złamie Batmana, dosłownie w przynośni. I dzięki temu nie jest ważny taki naprawdę cel, w jakim podąża ten komiks, czyli złamanie nietoperza, co wszystkie te wydarzenia, które się nawarstwiają i prowadzą do tego tragicznego finału. Więc jest to w pewnym sensie takie kino drogi. I tak jak mówiłeś, pojawia się mnóstwo łotrów z listy A, z listy B, z listy C i dalszych. Ale mimo tego nie odnosiłem takiego wrażenia, że wszyscy ci łotrzy byli po prostu wymieniani co zeszyt i robi się z tego po prostu Power Rangers, którzy stają przed jakimś tam zagrożeniem,
likwidują zagrożenie i potem na świeżo podchodzą do kolejnego, tylko faktycznie czuć, że Batman jednym ciągiem musi przejść przez tych wszystkich łotrów i na samym końcu tego poziomu czeka boss. I widać to zarówno w tej części narracyjnej, kiedy Batman jest coraz bardziej zmęczony, ma coraz bardziej dosyć, już coraz mniej go to obchodzi, czy on tak naprawdę wyjdzie z tego żywy, czy nie. Widać to też w części graficznej, kiedy Batman jest po prostu w pewnym momencie już zarośnięty. Ma czerwone oczy, garbi się, widać po jego posturze i po jego mimice, że po prostu przeraża go ta sytuacja. Mniej zwinnie walczy, bardziej się rzuca po prostu na przeciwników, licząc, że tamci nie dadzą rady jego czystej fizycznej sile, mniej na jego umiejętnościach. W dużej mierze Nightfall, przynajmniej dla mnie, jest opowieścią o tym, jaki jest Batman Bruce'a Wayne'a i co czyni Bruce'a Wayne'a jedynym właściwym Batmanem. Dlatego, że wszystko, co zrobił Bane, jego jedyna motywacja to po prostu pokonanie nietoperza. To wziął elementy, które czynią Batmana i wykorzystał je na jego niekorzyść. Fakt, że Batman nigdy nie zabija. Fakt, że Batman zawsze będzie ratował życia zamiast ścigać przestępców. Jeśli ma jedno lub drugie do wyboru, zawsze wybierze chronienie życia. Fakt, że Batman jest na swojej krucjacie przez 24 godziny na dobę. Jeśli jest potrzeba, to on będzie obecny, niezależnie od tego, czy jest zmęczony, czy też nie. I ten wobec takiego przeciwnika jak Bane, Batman poległ. I w tym momencie strój nietoperza przejmuje Jean-Paul Valley. I z tego co wiem, ty się niezbyt orientujesz, kim jest ta postać za bardzo. Jaka jest jego historia? Nie mam zielonego pojęcia. On w tym wydaniu pojawia się może na 5 kadrach. Aha, przedtem, zanim staje się... Tak. Okej. Okay. On gdzieś tam gada z Robinem, kręci się gdzieś w tle, natomiast rozumiem. Nigdzie nie jest wyjaśnione, kim on jest. Nie jest też wyjaśnione, kim tak naprawdę jest Bane, więc jeżeli chcecie wiedzieć, kim jest Bane i skąd on się wziął i jakie są jego motywacje, nie kupujcie tego wydania, tylko zainwestujcie $5 więcej i kupcie cegłę, rurę. Jest to po prostu kompletne wydanie, dostajecie całą historię. Natomiast jeśli chodzi o Jean-Paul Valley, jest to zupełnie inny Batman. Jest on dużo bardziej brutalny i na przykład bardzo klasycznym motywem, jeśli chodzi o Batmana, jest sianie strachu w sercach przestępców. I o ile i jest to zupełnie inny strach przy jednym i przy drugim Batmanie. Takie małe, lekkie porównanie. Przy Jean-Paul Valley to jest po prostu strach przed tym, że przestępcy się boją, że będą mieć złamane wszystkie kości w kręgosłupie. I naprawdę jest to jest oczywiście kontynuowane w Night's Quest. O, mniejsza z tym. Wracając do Bane'a. Jaki był dla Ciebie Bane jako przeciwnik? Miałem straszny problem z Bane'em, bo z jednej strony on jest kreowany na takiego tępego osiłka. Zresztą Bane to jest facet przypakowany Venomem, który wcześniej był też podawany Batmanowi, chociaż Batman do końca nie zdawał sobie sprawy z tego, jaki tak naprawdę wpływ na niego ma Venom. Więc z jednej strony spodziewałem się, że Bane będzie takim tępym siłaczem, który po prostu przed do przodu i jest jakby skupiony wyłącznie na tej walce finałowej z Batmanem. Ale z drugiej strony, za każdym razem, kiedy Bane jest pokazany tak jakby w sytuacji, kiedy on zarządza tym całym kryzysem ciskanym w Batmana, kiedy on planuje wypuszczenie przestępców z Arkham, kiedy obserwuje, jak Batman walczy z tymi przestępcami, to on jest z drugiej strony kreowany na takiego strasznie inteligentnego faceta, który był w stanie raz, że zorganizować tą ucieczkę i dwa, że później obserwować Batmana gdziekolwiek, bo on nie był w Gotham, więc tak naprawdę nie wiem, czy on jest super inteligentny. Jest super inteligentny. Nie jestem pewien, czy to nie jest wina wydania, ale tak, to jest jak gdyby cały
gimmick Bane'a, że jest to super inteligentny gościu, który po drugie jest napakowany w cholerę i ma absurdalne mięśnie. To nie jest archetyp inteligentnego człowieka. Aczkolwiek, no, to były lata 90. Jeśli chodzi o, to jest, Nightfall był to długi, to był chyba, to jest prawie cały run Chucka Dixona na Batmanie, jeśli nie cały, nie jestem pewien. Jeśli w związku z tym bardzo wielu artystów brało udział w tworzeniu wszystkich trzech tomów i kreska jest na poziomie od takich naprawdę bardzo złych rysunków z lat 90. w stylu wczesnych New Mutants czy Youngblood, aż do naprawdę klasycznych rysunków przypominających Neila Adamsa czy innych klasycznych rysowników pracujących nad Batmanem. Nightfall jest także, co mi się bardzo podoba w pierwszym tomie Nightfall, jest to, że jest to doskonałe wprowadzenie do wszystkich przeciwników, jak gdyby, Batmana. I nie musisz wiedzieć, kim jest Joker, nie musisz wiedzieć, kim jest Two-Face. Dzięki temu będziesz znać doskonale ich motywacje i kiedy będą się później pojawiać w innych komiksach, po które będziesz sięgać, będziesz już doskonale wiedzieć, kto kim jest, czego chce i dlaczego taki się stał. Więc jest to bardzo szybkie takie wprowadzenie dla... Jest to bardzo dobry punkt, dla mnie to był dobry punkt startowy do czytania Batmana. Jeśli mogę jeszcze na szybko wspomnieć o pozostałych tomach, dlatego że Nightfall jest pierwszą częścią trylogii, dlatego nie można do końca ominąć pozostałych dwóch tomów. Przedmiotem naszej recenzji jest Nightfall, czyli tylko pierwszy tom. I to jest komiks, który ja bardzo serdecznie polecam. To jest moim zdaniem bardzo interesujące podejście do tego właśnie, kim jest Bruce Wayne jako Batman i co czyni Bruce'a Wayne'a klasycznym, najważniejszym, podstawowym Batmanem. Twoje zdanie? Mi się to bardzo podobało. Mhm. Przez cały czas ten komiks trzyma w napięciu i słychać takie coraz głośniejsze jakby buczenie gdzieś tam z tyłu mózgu, kiedy zapala nam się taka lampka czerwona z ostrzeżeniem, że Bruce, no daj spokój, ledwo stoisz na nogach, połóż się w końcu i zdrzemij. To samo zresztą mówi mu wielokrotnie Tim Drake czy Robin. Wszyscy mu to mówią. Ale on nie może, bo jest cały czas na misji, bo jest cały czas potrzebny. Jeśli on pójdzie spać, to ileś żyć zniknie z egzystencji. Więc to jest strasznie fajne, że tutaj naprawdę widać, że Batman stawia dobro Gotham przed swoim własnym zdrowiem i życiem. Mi się ten komiks strasznie podobał dzięki temu, że on jest taki naprawdę płynny. Widać cały czas to zwiększające się napięcie i zmęczenie. No i naprawdę z niecierpliwością oczekujemy na ten finał, mimo że wiemy, co się stanie. Drugi tom trylogii to Night Quest i opowiada właśnie o przygodach Azraela Batmana, czyli Jean-Paul Vallée, który wcześniej nosił przydomek Azrael, i o jego postępującym obłędzie. I niestety ten tom nie mogę z takim samym czystym sercem polecić, tak jak pierwszy. Jest naprawdę słaby, jest bardzo wiele epizodycznych historii, jest jedna historia naprawdę dobra, związana z tym, że Joker nagle postanawia zostać reżyserem filmowym, ale poza tym mamy po prostu obłąkanie Azraela, które nie jest tak znowu ciekawe. Natomiast z kolei z powrotem mogę polecić, i to jest mój ulubiony komiks wszechczasów, to jest Night's End, który opowiada o powrocie Bruce'a Wayne'a do roli Batmana i odzyskania jego praw do tytułu, dlatego że Azrael przez tak długi czas jest Batmanem i udaje mu się pokonać wielu przeciwników, to Batman musi walczyć o prawa do bycia Batmanem. I jest w sumie wszystkie trzy tomy, szczególnie pierwszy i ostatni, tworzą naprawdę interesującą opowieść o tym, jakie są priorytety Batmana i co czyni tę postać superbohaterem, a nie antybohaterem, czy wręcz złoczyńcą. Często mówi się o tym, że Batman powinien być mroczny, powinien być gotycki i tak dalej,
ale w gruncie rzeczy jest to nadal superbohater, który pragnie, żeby świat stał się lepszym miejscem. I jak gdyby Nightfall jest dobrym przykładem, cały Nightfall, całe trzy tomy jest dobrym przykładem pokazania na to, co jest właściwie naprawdę wspaniałego w Batmanie i co naprawdę czyni tę postać unikalną. Ja z całego serca polecam i ja mówię również. To jako laik. Mruwa jako zdecydowanie nie laik też poleca, więc... Z pewną ostrożnością, jednakże jest jeszcze, tak na koniec wspomnę, jest jeszcze kilka wad. Zestarzał się trochę komiks. Jest to jednak komiks, który powstał w latach 90., więc musimy się przyzwyczaić do pewnych dziwnych sposobów rysowania anatomii ludzkiej. Azrael w kilku ujęciach ma ośmiopak. Czasami biceps i triceps są zamienione miejscami. Naprawdę typowe dla lat 90. manipulacje ludzkim ciałem. Ale nadal historia moim zdaniem się broni. I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję za uwagę. I ja również. A tobie dziękuję za gościnny udział. Ja cieszę się zawsze do usług. A o rysunkach? Wspominałem. Mówiliśmy, bo przed chwilą właśnie.